Gotowi w podróż? Dziś lecimy do Stanów Zjednoczonych. Jimmy mieszka w północnej części Stanów Zjednoczonych i marzy o świętach pełnych śniegu. W jego domu, podobnie jak w większości amerykańskich domów, okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się już pod koniec listopada. Zaraz po święcie dziękczynienia. Wtedy ubiera się ogromną choinkę pod sam sufit, aby w święta zmieściło się pod nią mnóstwo prezentów. Na ulicach pojawiają się gromady Mikołajów, a miasta całe rozświetlają kolorowe lampki, choinki i dekoracje. W Arizonie światełka ubiera się nawet na wielkie kaktusy. Jimmy i wszyscy Amerykanie świętują długo przed faktycznym Bożym Narodzeniem, a potem szybko to świętowanie kończą. W Stanach Zjednoczonych nie ma drugiego dnia świąt, a więc 26 grudnia, gdy w Polsce świętuje się jeszcze w najlepsze. Amerykanie muszą iść już do pracy. Stojące już od miesiąca choinki szybko się wyrzuca i dekoracje chowa do następnego roku. A ponieważ Amerykanie również rozmawiają po angielsku, więc życzą sobie Merry Christmas!